Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z singla. I tak jak widzicie, zmieniłem się w stojak na zbroję robiący dapa. Nie no, żartuję, jestem samą, tylko po prostu włączyłem na chwilę. Proszę bardzo, niewidzialność, dobra, jestem. Tak chciałem zaskoczyć niektórych. Dobra, może od razu. Dzisiaj będziemy dalej oczywiście urządzać nasz domek. Dokładnie. Może te stojaki jakoś inaczej poukładamy. Tego może dajmy tak, chociaż on wygląda jakby sobie robił, nie powiem co. Dobra. O, tego dajmy tak. Niech każdy stoi inaczej, będzie przynajmniej coś działo. Tak, to jest ten nasz przedpokój. Trochę tutaj na live robiłem, ale też nie za dużo. Bo ostatnio robiłem live, ale też nie miałem no, dużo czasu na tym live. Robiłem go zamiast odcinka, żeby po prostu coś było. I słyszę gdzieś zajęca. Chyba ten w tej wodzie. Mam spieprzeć, próbuję. I udało się na tym live ogarnąć na pewno kuchnię całą. To będzie tak wyglądać, taka malutka, skromna, ale fajna. Ja zrobiłem coś ala taką, nie wiem, instalację kuchenną, czy jak to się tam nazywa, to jakiś stół, że też część jadania, to jakiś crafting, ne? Więc tak wygląda kuchnia, która jest już gotowa. W 100%, że tak powiem. I teraz tak, tutaj na pewno będzie zajście do piwnicy. W niedalekiej przyszłości, może sobie pogram potem sam, może nie. Może to zrobię też z wami na jakimś live czy coś. I dzisiaj się zajmiemy tą częścią. No tą częścią po prostu. Tutaj coś na pewno damy innego, bo tak, tutaj w sumie możemy dać nawet taki warsztat, skoro to jest crafting i kowadło już. To można byłoby, można. Albo taki schowek pod schodami. Poczekajcie, zniszczmy to na chwilę. Patrzcie, taki pod schodami, taki schowek. O, co wy na to? Całkiem ciekawy pomysł, myślę, że to może być, nie? Nie wiem, dajmy jakiegoś glowstone'a tutaj na przykład. O, żeby było tutaj jasno i tutaj dajmy na przykład, nie wiem, kowadeło i crafting, tutaj coś jeszcze by mogło być w sumie. Tu mogłaby być ramka na przykład, w której Mr. Silk mógłby być. Chociaż nie, bo Mr. Silk będzie zbrojowy, to nie. Tutaj taki schowek pod schodami, ale fajnie wygląda. I co tutaj może być, bo tutaj też coś może być, też coś tutaj możemy wcisnąć, że tak powiem. A tutaj może być tak dosyć nietypowo, bo mógłbym w sumie zrobić, nie wiem co to da w ogóle, znaczy na pewno to nic nie da, ale będzie fajnie wyglądało, znaczy powiedzieć, coś na pewno da, to co chcę tutaj zrobić. Chociaż nie, bo chciałem zrobić tam planty, że te brodawki tam zahodować, ale na to zrobimy to dzieci. Kurde, co tam może być, tak się zastanawiam. Bo co by to mogło fajnie wyglądać i w ogóle? Wiecie co? Przydałoby się pójść po trochę brzuzek. Jeżeli będziemy chcieli jakieś pomieszczenia jeszcze oddzielać, nie? Żeby móc z czego oddzielać, czyli no, z materiału, z którego są ściany wykonane. Czekajcie, mnie ten królik będzie kurzał. Mam takie dźwięki, wydają bez sensu, no w ogóle dźwięków nie powinny mieć. Króliki nie wydają dźwięków. Twórcy Minecrafta. Naprawdę, to jest wkurzające. Wiem, że pazurki albo coś ten styl to ma być, ale... Po co pazurki, skoro to na żadnych nawet, nie wiem, na żadnych panelach nie piekają ani nic. Był bardziej realistyczne, jakby na przykład na drewnie taki dźwięk wydawały, albo na jakimś innym materiale. Ale tak normalnie? Na piasku? Ale kto wiedział króliki na pustyni? Ja nie wiem. Czym twórcy się kierowali, dodając rodzaj królika, który na pustyni się pojawia? Ale nie wiem, więc nie mam pojęcia, czym w ogóle się mogli kierować. W ogóle swoją drogą szkoda, że królika się nie da oswoić, bo to jednak tego mi brakuje akurat. Ale nie o tym.
Troszkę tego drewna zbierzmy, taki nawet jeden stak, myślę. Jest już jakiś szkieletora, ale tam dup jest ze szkieletorem. Dup jest z nim, nie? I teraz tak, wychodźmy. Tutaj to poniszczyć i myślę, że jak mi się to... Że dzisiaj po prostu odcinek będzie dosyć krótki. Chociaż nie wiem, zobaczymy. W sumie trochę czasu mam. Więc coś ogarniemy na pewno. Co się robi noc, za chwilę więc szybko zbierajmy. Ten stak jeden. Żeby po prostu mieć w razie co, jakby było trzeba jakieś ścianki oddzielić, żeby nie było trzeba co chwilę latać i zbierać tego. Tylko żeby było. Okej, tu jest kilka brzuzek, sorry. Już tak mnie cofnęło, że tak powiem. Tylko pozbierajmy te brzuski. W ogóle tak powiedzcie szczerze w komentarzach, jeżeli ktoś no, ogląda do tego momentu i lubi pisać komentarze. Jak wasze wrażenia po meczu Polska-Kolumbia? Szczerze? Tego, że tak w dupę dostaniemy, to się nie spodziewałem. Ja myślałem, że chociaż remis będzie. To będzie źle. Ale że aż tak źle poszło? Nie wiem. Nawałka zamiast... Ale jest też sens tak... Nawałka zamiast malować ulicę w reklamach dyskie, czy tam jakieś innego piwa, to mógłby, kurde, ich przygotować lepiej. A nie, kurde, w reklamach sobie grać. I mieć... I tak radę do piłkarzy takie mieć podejście, rób ta co chce ta, nie? Tak naprawdę, bo to tak wyglądało. Czy początek był dobry nawet, całkiem agresywnie grali i w ogóle, ale potem... Ale potem coś po tej pierwszej bramce, to coś oni tak nadzieję stracili, mi się wydaje, coś, wiecie? Naprawdę, bo to była jakaś porażka. Kradłem mecz z Japonią honorowy, nie? Tylko myślę, że też jakieś obstawianie wyniku, właśnie symulacja w FIFA się też raczej pojawi. I to będzie ostatnie obstawianie wyniku, niestety. Bo... Nie wiem, będzie można zrobić na przykład jakieś obstawianie wyniku, jakby na przykład miał być finał jakiś. Wtedy na przykład byłoby można zrobić. Czekajcie, gdzie ja idę w ogóle? W którą stronę znów? Przestań we mnie strzelać, Luju. Czekajcie, bo to jest ta willa. Ja w tamtą stronę mam dom. Po co ja tu wbiłem? Nie mam pojęcia po co. Dobra, zejdźmy. Nawet tak lekko obijając się, ale zejdźmy. I chodźmy do domu się przespać. Bo jednak jest ich tutaj dużo. Eju! Ile tych szkieletów tu jest? Ja, dobrze, teraz poszedłem. Nie chciałem glowstone nastawiać. Wiecie, mam przez sobie pewnie, że mam głów. Na chwilę się to jasno zrobiło. Chciałem zjeść, a zamiast tego postawiłem glowstone. Dobra, zombie, ty tam mnie nie dogonisz. Dlatego idziemy. Ty nie strzelaj we mnie, jakim cudem w ogóle trafiłeś mnie? Oj, to mój, to mój, ale ty zły jesteś. Słyszę. Można się przespać, żeby z tymi mędami tutaj problemu nie było większego. Jednak to jest wkurzające, że ich tu jest pełno. Tak zawsze, bo ich jest tutaj zawsze pełno. Nie mam poświetlane jako tako już wokół domu, bo już mnie to też wkurzało, że mi się tak blisko domu respiły mędy. A i tak się często dosyć respią. Więc wiecie,
Zaswędziałam plecy. Nie dupa, żebyście nie myśleli plecy. W okolicach... Może łopatek. Krzyża. No. Okej. Okay. Jedźmy sobie. Jedziemy. Skoro mamy to drewno, to możemy tutaj dalej coś ogarniać w tym domu. Tutaj to mógłbym właśnie ścianką jakoś oddzielić, może. Tylko zastanawiam się, co tu zrobić. Nie mam na co tu zrobić. Tam tych plantów nie będę robił. Po co w domu planty robić? To moje czas strzeliło jak coś. Bo po co robić tej planty? Mogę takie coś ogarnąć. No, tak, bo inaczej to będzie w przejściu tej zawadzę się, jeżeli to zrobię wcześniej. Sobie przeróbmy na deski brzuskowe, oczywiście. Bo jakie inne. Teraz tak, tutaj wtedy to. I tutaj drzwi, czyli tutaj jeszcze do budówkę, że tak to nazwę. Jej, ale żem na podstawiosę. Jak to wygląda od tej strony? Dobrze to wygląda. Chociaż tutaj to niedobrze wygląda. Że to tak dziwnie odstaje. Lepiej byłoby bez tego. I to lekko to tutaj zasłania, ale to nie szkodzi. Ma swój urok, że to jest taka kanciapa, nie? I co mamy tutaj zrobić? Zastanawiam się. Zastanawiam się co, bo to... Ogólnie taki ala schowek to może być, wiecie? Taki ala schowek właśnie. Albo... Albo łazienka. Dzień, to jest myśl. Marcelli, geniusz. To będzie sobie gdzie indziej stało. Łazienka. Właśnie taka malutka łazieneczka. Właśnie, bo tutaj możemy jeszcze to wyburzyć trochę, bo potem są już schody, chyba. Tak, dobrze mówię, tu dalej są schody. Nie, ale tutaj musiałbym dać glowstone'a, żeby ciemno było. O! I tutaj! Mogło być coś właśnie ala taki... Prysznic? Prysznic czy wannę zrobić? Wiecie co, wannę zrobimy. Nie ma co się z prysznicem bawić za bardzo. Tylko do zrobienia wanny będę kwarcu potrzebował, wiecie? Więc idziemy po kwarc, mam go w magazynie, chyba całkiem sporo, bo zbierałem sobie, pamiętam, jakiś czas temu, żeby levela nabić. Pewnie, bardzo dużo go mam. Powiedzmy 4... Staki chciałem powiedzieć, to nie jest stack, co stack. 4 staki, żeby zrobić stack bloków kwarcu. Z nich ogarnąć schodki i z nich zrobić taką wannę. Nie za dużą też. O, gdzie mamy crafting, to od razu sobie zrobimy. Dobra, to wystarczy, prawie co jeszcze trochę zostanie. Pewnie, że to wystarczy, nawet za dużo. Zresztą ma być malutka wanna. I to nie jakaś taka użyteczna, tylko tak, żeby to wyglądało jakoś, nie? Jak już to będzie łazienka, to też będzie fajnie, jak dam żelazne drzwi. Otwierane przyciskiem. Zawsze wiecie, dobra, tutaj takie coś robimy. Takie coś. Tutaj dajemy tak, a to dajemy tak. I mamy ładne. Taką nawet lekko schowaną. Ej, no fajny pomysł. Tutaj nam schodki. Czekajcie, torcza można stąd zabrać. Tutaj też. Ile można torczami oświetlać wszystko. Jak mamy przecież do dyspozycji takie bloki jak glowstone. I teraz tak, na chwilę ten crafting będę potrzebował, żeby zrobić właśnie schodki z dębowego, którego trochę mam na szczęście. Właśnie chyba z tych schodów nawet. Może by takie coś zrobić, żeby to po prostu miało też jakieś kształty ciekawe. Tak, tutaj się zrobi... Nie wiem, właśnie dźwignie, które będą właśnie, że woda ciepła, zimna. I to można dać, że jest ramka na przedmiot. Są dwie ramki na przedmiot, które jest... W jednej jest czerwona wełna, w drugiej niebieska. Mhm. Takie coś można ogarnąć, tylko mam
tylko jedną skórę, czyli jedną ramkę zrobię. Serio? Nie mam jeszcze chociaż jednej skóry? No i tego zobaczyło skórę, żeby zrobić resztę tych zbrojek kolorowych w przedpokoju. Ale ja żebym chociaż jedną miał na ramkę. Albo żebym ramkę miał. Ale raczej nie będę miał, bo raczej wszystko poszło. Mhm. Wszystko poszło. Czekaj, jest tu jakaś krowa gdzieś? Chyba mam te w hodowli tylko, no chyba, że dorosła tam, to jak jedną zabiję, to może ta jedna da coś. Nie, nie dorosła, ale nawet nie musi dorosnąć. Wystarczy, że podrośnie potem. Chodzi o rozmnożenie tylko. Bo chyba nie mogę jeszcze raz, czy mogę? Mogę? Ty, mogę? Może być i tak. Dobrze. To ja mogę te dwie zabić, bo te małe dorosną. To ty, sio. Nie dała skóry. Ty daj skórę. I też nie dała skóry. Co za menda. Skóry nie dała żadna z nich. Święczak nie ma lookingu. Ty mi owca nie dasz skóry, ale mnie to wkurzasz, że łazisz. Oj, nie wyrzucamy. Przynajmniej będę miał z ciebie mięsko. Chodźmy zobaczyć, czy tutaj może będą jakieś krowy. Jest koń. Koń w sumie też może dać, tylko nie wiem, czy to nie jest czasem koń kuzyna mojego. Sprawdź, czy mogę na niego usiąść i ekwipunek otworzyć. Nie, nie mogę. Zobaczysz, jeszcze tu nie ma krów, jeżeli nie ma, to niestety trzeba konia poświęcić. Tu też konie i owce, tutaj świnie. O, jest krowa. Może krowa, to na skórę nie będzie, może trzeba konia poświęcać. No patrz, nie dała. Nie ma tu więcej krów, to była tylko jedna, taka jedyna. No to jest znowu koń. Chyba nieoswojony też. No, Dobra, poświęcimy konia. Trudno się mówi. Dla jednej skóry tylko. Dobra, dał skórę. Dobra, nie lubię zabijać koni no, w Minecraft'cie, ale widzicie, że są takie sytuacje, że trzeba. Tych krów teraz nie rozmnożę, bo są małe. A z tych moich też tam nie chcę zabijać. W ogóle ja im też bym jakoś cudowne zrobić, bo... Patrzcie, one mają ciasno. Jeszcze tylko ten osioł jeden, nie? Mają ciasno, bo ich tutaj sporo mam. Okej, mam też całkiem ekwipunek zawalony. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dlatego tak. Dodajemy tutaj. To też. Łuk zaraz tam damy, gdzie trzeba. Ja tu powinienem sobie zrobić śmietnik, wiecie? Kiedyś to zrobię na pewno. Jakiś śmietnik, pamiętacie, chyba miałem tą magazynę na poprzednim save'ie. Że po prostu wrzucam do skrzyni, a on sobie to tam wywala. To jest bardzo prosty mechanizm, a fajny. Zresztą sam zrobiłem, nic go nie skapiałem od nikogo. Kto tu teraz pisze do mnie na odcinku? Ranonim. Mamy się z nim nagranie. Później umawiałem. Okej, to narzędzia, to do narzędzi ten łuk zepsuty. Jak mi się skończy miejsce, to po prostu porobię tak, że te łuki i kamienne miecze albo wywalam, albo połączę ze sobą. Prędzej wywalę kamienne miecze, a łuki sobie połączę i po prostu sobie, bo tam wiecie, łuk zawsze się przyda. Nawet do robienia dispenserów, jeżeli chodzi o mechanizmy, nie? Okej, co tam dalej? Kraty mogę też schować. A mi się też już raczej nie przydadzą. Tu miałem kraty, to niepotrzebnie wtedy robiłem, bo tylko dwóch potrzebowałem. Też bez sensu. Patyki i skórę zaraz użyję, bo akurat mam patyków na dwie ramki. Kwarc, nie wiem. No już użyję. I mam dwie wełny, które zaraz też użyję w sumie. Plus te plecy schodzą. To sobie... Tylko sobie biorę jeden taki. Barwniczek, jeszcze lapis lazuri jeden. Po prostu jedną wełnę na niebiesko, drugą na czerwono. Okej. Okay. Chodźmy to zrobić wtedy.
Chodź do domu, a tam statyw, który... Patrzę na ciebie, statyw, który robi daba. To jest takie ciekawe dosyć. Babcia Jadzia! Cicho mi tam łatwo. Dobra, robimy prosty myk. Bo nie chce mi się chodzić i szukać Baby Jagi jednej. Znaczy, że dalej mam pod domem jakieś jaskinie. Mam dalej pod domem jakieś jaskinie i mi się tam respią. Więc trzeba kiedyś znaleźć, pozabijać tam co będzie i oświetlić. Takie coś. Bo takie coś mi chociaż, tylko czekajcie. Nie wiem, czy czasem się nie słuchać, bo czekajcie, ja potrzebuję dwóch sztuk kobla. Dosłownie. No i dwóch patyków. Teraz szybko biorę to, co trzeba i idę się też wespać, żeby nic nowego się tu nie respiło. Ja nie lubię, jak mi się coś respi. A na peaceful też nie chcę grać, a respienia mobów też nie chcę wyłączać. One czasem jednak się przydaje, jak się respią. O, akurat dwa patyki. To idziemy się przespać. Idziemy się przespać. Jak skończymy łazienkę, to skończymy odcinek, bo łazienkę zaraz kończę. Więc może tak właśnie zróbmy, że no w każdym odcinku jednym będziemy jedno pomieszczenie robili. Tak sobie parę odcinków będę wtedy nagrane z singla. Wtedy wiecie. Będą odcinki z singla, czyli z głównej serii. To jest, myślę, dobry pomysł. I teraz tak, chyba najpierw mi trzeba dać dźwignię, jeżeli to tak zadziała, nie? Jak ja myślę. Na odwrót. Dajemy odwrotnie, nieważne. Dajemy to. Mogę to dać właśnie za to. I czy to, jeżeli wsadzę, to czy będzie jakoś widać? Widać, ale to tak prześwituje dziwnie. Dobra, widać to jako tako. Czyli dajemy jeszcze tą czerwoną. No. Dobra, widać to, fajne. Jeszcze musimy dać kibelek z umywalką. Umywalka będzie mogła być tu na proste drzwi. Umywalka, którą zrobimy z kotła. Kibelek z lejka. Widzicie? Więc tak. Najpierw sprawdzę, czy mam może coś z tych rzeczy. Ale wątpię, żebym miał takie rzeczy. No właśnie, czyli potrzebujemy trochę żelaza zmarnować. Czy zmarnować, wykorzystać. To jest po to, żeby dom ładnie wyglądał. Więc tu się nic nie marnuje. Okej, teraz jeszcze muszę zrobić skrzynię, skoro chcę zrobić lejek. I robimy lejek. No, dokładnie. Jeszcze będę do tego potrzebował trapdora żelaznego. Jako klapa od kibelka. Trochę żelaza poszło, tak? Poszło, no to. Więc tak, to jest umywalka, to tutaj na wprost. Umywalka, którą zaraz napełnimy oczywiście. Tutaj kibelek. O, na który dajemy deskę. Tak. No i przycisk. To już mogę sobie zrobić. I jest kibel. Szafy, tak. O! I trzeba szybko, nie? Trzeba na czas. Bo inaczej ci przykleszczy dupsko.
Dobra, i to tyle będzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o to miejsce. Może jeszcze napełnijmy tą umywalkę wodą i dajmy tutaj dźwignię jako... jako kran. Chociaż akurat to jako oznaczenie wody, nie wiem, czy lepiej by nie wyglądał baner w ramce. Bo on tak odstaje lekko, wiecie? Spróbujmy. Zresztą, czy mamy jakiegoś, jakiegokolwiek banera? Raczej nie. Albo dywan? Zobaczmy też z dywanem. Bo może on nie będzie tak migał. Jak, no, jak bloczki sadzone. Sprawdźmy, może dywan będzie lepiej wyglądał. Także to jest na razie biały. Ale jak coś, to zmienimy kolor. Nie, też prześwituje i to jeszcze gorzej wygląda, bo jest po prostu taka kreska dziwna. Nie, to tak było. No, tutaj zrobimy, ale chyba bez oznaczenia, po prostu zwykłą dźwignię, bo to tutaj nie ma co robić dwóch kranów. Nie przesadzajmy. Zrobimy to i kończymy odcinek, bo mamy właśnie 6 minut i tak. Więc tak ładnie, ładnie. Więc tak, poproszę dwie sztuki kobla. Znaczy jedną. Bo jedną potrzebujemy. I jeden patyk. Oj, i zużyję już przy okazji ten samotny patyk, który to jest w skrzyni. Widzicie? Więc jeszcze to damy jeszcze... Mam wejderka w ekwipunku. To jedno sobie napełnimy jeszcze wejderko wodą. Mówię wejderko, nie wiem do czego. Jakoś fajnie mi się kojarzy. Robimy tutaj kończymy odcinek, bo akurat to będzie wtedy zrobione. Więc tu wlewamy. Matko, jak to chlapie! Serio to jest takie głośne? Podobno ściszyli dźwięki nalewania wody do kotła. Patrzcie, jakie to jest głośne. Tak to w słuchawkach na początku. Że normalnie... ale dobra. Tutaj to. I jeszcze drzwi żelazne, na które na szczęście mam materiał do rzeczy. Musimy gdzieś tutaj tymczasowo położyć crafting, albo nawet tutaj może se stać na zawsze. Żelazne drzwi. Przy okazji będziemy mieli też na zapas. I robimy po dwa przyciski. I mamy gotową łazienkę. No. Prawie pół godziny na zrobienie jednego malutkiego, dodam, pomieszczenia. Ciekawie. Ale tak naprawdę, jak on się to odcinek, czekajcie, wyjdźmy z łazienki. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie, no, tej łapeczkę w górę pod tym filmem. I co, tak naprawdę to tyle ode mnie, trzymajcie się i cześć, następnego odcinka, hej hej!